też musiałem się zmagać z jakimś tam oporem, problemem wewnętrznym, do którego się przyznaję, bo nie było to wcale takie łatwe, żeby zacząć o tym mówić głośno. Łączyło się to z pewnymi obawami związanymi z tym, jak to będzie przyjmowane przez środowisko, przez moich potencjalnych pracodawców. Tych znaków zapytania było bardzo wiele. Musiałem sobie też z tym poradzić jakoś. Na żywym organizmie to testowałem, swoim własnym, ale wydaje mi się, że summa summarum warto było.